Panie Marszałku, Wysoka Izbo, nasz klub oczywiście poprze projekt uchwały. Poprze dlatego, że należy się to żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych. Żołnierzom, którzy byli mordowani, torturowani, więzieni, prześladowani i inwigilowani do końca PRL-u. Żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych nie wywołali wojny domowej, nie współpracowali z Niemcami, nie mordowali Żydów, a oto ich komunistyczna propaganda oskarżała przez lata. Pochodzę z Bielska Białej. Tam po wojnie działały, walczyły Narodowe Siły Zbrojne, oddziały 7 Okręgu NSZ-u pod dowództwem kapitana Henryka Flamy. Komuniści nie mogli pokonać ich w walce. Uciekli się do prowokacji, wprowadzili do oddziału 2 swoich agentów, którzy rzekomo prawdziwe przedstawili fałszywe rozkazy wyjazdu na zachód. W trakcie tego wyjazdu UB w potworny sposób zamordowało prawie 200 żołnierzy. Część wysadzono w powietrze we wcześniej zaminowanym baraku. Innych otruto alkoholem. Tych, którzy jeszcze żyli, zabito metodą katyńską. Jest taka książka wydana dzięki IPN-owi Dobić wroga pana prokuratora Piątka i pana doktora Kurpierza. Jest tam opis, jak UB przesłuchiwało żołnierzy NSZ. Jak polewali benzyną nogę jednego z żołnierzy, podpalali, gasili i znowu polewali, znowu podpalali. Jak wkładali między palce nasączone benzyną szmaty i podpalali. Albo jak bili 14-letnie dziewczynki pejczem zakończonym metalową kulą. Należy się nasza pamięć żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych i z tego miejsca również chciałbym podziękować Komisji Kultury, członkom Komisji Kultury, którzy rozumieją tą potrzebę uczczenia i upamiętnienia żołnierzy NSZ, którzy ponieśli wielkie ofiary, a którzy do tej pory niestety nie są właściwie przez historię ocenieni i docenieni. Dziękuję za uwagę.